nieodłącznie związany właśnie ze swoją rodzinną łodzią. Artur Rubinstein, wielki wirtuoz fortepianu i polski patriota, został po raz kolejny uhonorowany. Tym razem w Nowym Jorku specjalnym koncertem dla dyplomatów. O tym wydarzeniu już niebawem w Polonii 24. Paulina Drażba, witam Państwa. Oto co dziś w programie. Są już pierwsze bajraktary dla polskiej armii. Są to drony, które będą wykonywać misje rozpoznawcze. Kolejne dowody niemieckich zbrodni wojennych. Wyjawiliśmy ponad 700 przedmiotów. One zostały uznane za dowód rzeczowy. Daria Czulcowa, dziennikarka Bielsatu, zwyciężczynią w konkursie Prix Europa. To nie moja liczna nagrody. To nie jest nagroda dla mnie, to nagroda dla wszystkich niezależnych dziennikarzy na Białorusi. Zaczynamy od kolejnych zakupów dla polskiej armii. Sieją popłoch wśród rosyjskich żołnierzy okupujących terytoria Ukrainy. Od dziś są też na wyposażeniu polskiego wojska. Do bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu dotarł pierwszy z czterech zamówionych zestawów tureckich dronów Bayraktar. Dariusz Begiej. 6,5 metra długości, rozpiętość skrzydeł 12 metrów. W powietrzu mogą przebywać nawet dobę. Drony Bayraktar można uzbroić w kierowane pociski. Są to drony, które z jednej strony wykonują i będą wykonywać misje rozpoznawcze, z drugiej są gotowe do tego, żeby wykonywać również misje uderzeniowe. Polska zamówiła u tureckiego producenta łącznie 24 drony, a także radary, symulatory i zapas części zamiennych. Armia testuje też ciężki bojowy wóz piechoty produkcji południowo-koreańskiej, który mógłby zastąpić używany dotąd przestarzały postsowiecki sprzęt. Jest to skok 50-letni w technologii. Na pewno jest to wóz, który spełnia te podstawowe wymagania pola walki, które są przedstawiane dla wozów bojowych. W przyszłym roku na zakup uzbrojenia MON planuje przeznaczyć rekordową kwotę 100 miliardów złotych. A teraz ważna nominacja w polskiej armii. Generał Piotr Trytek został jednym z dowódców operacyjnych unijnej misji wsparcia wojskowego na rzecz Ukrainy, powołanej w październiku. Od miesięcy w zagranicznych szkoleniach uczestniczą ukraińscy saperzy. To niezbędne, bo tereny, z których wycofują się Rosjanie, są najeżone śmiertelnymi pułapkami, o czym przekonał się ten rolnik. Wczoraj jadąc traktorem zahaczyłem o coś przednim kołem. Była eksplozja, dużo dymu i kurzu. Ukraińskim żołnierzom udało się strącić już ponad 300 irańskich dronów kamikadze. Sami również z powodzeniem wykorzystują bezzałogowce do namierzania rosyjskich celów. Lecimy nie tylko do granicy z Rosją, ale też głęboko w jej terytorium, bo stamtąd do nas strzelają. Według najnowszej doktryny obronnej ogłoszonej przez Pentagon, największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. Zagrożenie ze strony Rosji określono jako ostre. Starannie dobieraliśmy słowo ostre, bezpośrednie i ostre zagrożenie dla naszych interesów i wartości. Dlatego zaplanowano dalszą rozbudowę zdolności obronnych na wschodniej flance NATO. Instytut Pamięci Narodowej przekazał do Muzeum Grossrosen artefakty znalezione w czasie ekshumacji ofiar niemieckiego obozu. Badacze zabezpieczyli materiał genetyczny i próbują ustalić także tożsamość ofiar. 5 lat temu na terenie Muzeum Grossrosen pracownicy natrafili na ludzkie szczątki. Odnaleziono szczątki 92 osób wrzuconych do tych rowów przeciwlotniczych. Przysypano je ziemią, kamieniami. W lutym 1945 roku, tuż przed ewakuacją obozu, do szczeliny przeciwlotniczej wrzucono zwłoki więźniów oraz ludzi chorych i niezdolnych do marszu, a następnie zatuszowano ślady, wrzucając tam także obozowe wyposażenie. Ponad 700 przedmiotów. Były to przede wszystkim aluminiowe naczynia, mynaszki, łyżki i to, co jest właśnie charakterystyczne. Na tych przedmiotach są wydrapane inicjały. Niemiecki obóz Grossrosen powstał w sierpniu 1940 roku. Jego więźniów zmuszano do morderczej pracy w miejscowym kamieniołomie granitu. 40 tysięcy z nich nie przeżyło. W dzisiejszych Niemczech jest potencjał ekonomiczny do tego, aby choćby firmy, które budowały właśnie swoją ekonomiczną siłę na cierpieniu i przymusowej pracy więźniów z takich obozów jak Grossrosen, wypłaciły Polsce odszkodowania.
I właśnie dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat o treści noty dyplomatycznej skierowanej do Republiki Federalnej Niemiec w sprawie odszkodowań. Odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Polska oczekuje nie tylko odszkodowań za straty wyrządzone w czasie II wojny światowej, ale także, co niezwykle ważne, rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej mieszkającej na terenie Niemiec. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku dyplomaci z Organizacji Narodów Zjednoczonych wysłuchali wyjątkowego koncertu upamiętniającego wybitnego polskiego pianistę Artura Rubinsteina. Ma to wymiar symboliczny. O czym więcej, Konrad Reluga. Artur Rubinstein był polskim patriotą żydowskiego pochodzenia, wielkim wirtuozem fortepianu. To on 77 lat temu podczas sesji ONZ postawił na baczność jej członków, upomniał się wtedy o brakującą na sali flagę Polski i zagrał nasz hymn narodowy. To był wielki gest Artura Rubinsteina i dzisiaj chcemy tą historię, która pewnie nie jest znana w większości nawet tutaj dyplomatów nowojorskich, opowiedzieć tym koncertem. Gest Artura Rubinsteina upamiętnił koncert w konsulacie RP w Nowym Jorku. Na fortepianie symbolicznie zagrał pianista z Ukrainy. Cieszymy się, że stałe przedstawicielstwo RP przy ONZ-cie wybrało to miejsce na dzisiejsze wydarzenie, aby zakomunikować historię, która dla Polski jest bardzo ważna i uważamy, że jest bardzo uniwersalna. Historia odgrywa ogromną rolę w pracy każdego dyplomaty. Cieszę się, że możemy towarzyszyć naszym polskim przyjaciołom w tym wzniosłym wydarzeniu. Które przypomniało patriotyczny gest wybitnego artysty. Konrad Reluga, Polonia 24. Do wybitnej postaci naszego wirtuoza powrócimy w rozmowie Polonii 24, a naszym gościem będzie Wojciech Stanisław Grochowalski, prezes Międzynarodowej Fundacji Muzycznej imienia Artura Rubinsteina. Daria Czulcowa, operatorka i dziennikarka telewizji Bielsat, otrzymała nagrodę dla Europejskiego Dziennikarza Roku 2021 w konkursie Pri Europa. Niedawno reporterka opuściła białoruskie więzienie, do którego trafiła za relacjonowanie protestów w Mińsku. O szczegółach z Poczdamu Sandra Menie. Kiedy Daria Czulcowa usłyszała, że razem z Kacieryną Andrzejewą trafią na 2 lata do białoruskiego łagru, zapytała, a czemu od razu nie na 25 lat? Te słowa najlepiej oddają to, co dzieje się na Białorusi. W tej chwili w białoruskich więzieniach przebywa bowiem ponad 1300 więźniów sumienia. W więzieniu nadal przebywa m.in. Kacieryna Andrzejewa. Ale dzisiejszy dzień jest symboliczny, ponieważ na tej scenie za moimi plecami nagrodę dla Europejskiego Dziennikarza Roku za rok 2021 osobiście odebrała Daria Czulcowa. To nie jest nagroda dla mnie, to nagroda dla wszystkich niezależnych dziennikarzy na Białorusi. To oni dziś wykonują ogrom tej pracy, to oni siedzą teraz w więzieniach. Chociażby wczoraj jeszcze jeden białoruski dziennikarz został skazany. A ja tylko dodam, że Pri Europa to największy tego typu konkurs medialny na naszym kontynencie. Organizowany jest od 1987 roku. W tym roku statuetki zostały przyznane w 9 kategoriach. Oglądają Państwo informacje Polonii 24? Oto co jeszcze w programie. Polska młodzież na Litwie skreślona z listy uczniów. Ból, żal, jakaś taka złość i po prostu nie mogę opisać tego wszystkiego, związać słów nawet. Pierwsze rzuty Jeremiego Sochana w NBA. Pamiętajmy o tym, że dla Jeremiego nie jest ważny ten sezon, a najbliższe 5 sezonów, 6 sezonów, 7 sezonów i tak samo podchodzą do tego w San Antonio. Przenosimy się teraz na Litwę. Niestety nie pomogły protesty uczniów, rodziców i nauczycieli, ani nawet interwencje polskich dyplomatów. Polscy uczniowie klas 11 i 12 decyzją władz rejonu Trockiego zostali skreśleni z rejestru szkolnego w gimnazjum w Połkniu. Tak wyglądało pożegnanie uczniów klas starszych, którzy nie mogą kontynuować nauki w gimnazjum w Połkniu oraz ich nauczycieli. Tego dnia nie zabrakło łez. Ból, żal, jakaś taka złość i po prostu nie mogę opisać tego wszystkiego, związać słów nawet. Wybieram z 2 szkół z Wilna. Będę, niestety, ale będę jeździć do Wilna.
Po feriach jesiennych uczniowie z Połknia będą kontynuować naukę w innych szkołach. To efekt decyzji władz rejonu Trockiego. Nie pomogły ani protesty Polaków, ani interwencje polskich dyplomatów. Jeszcze jakaś iskra nadziei oczywiście ona jest, bo te procesy można odwrócić. Rada samorządu może swoje zmienić zdania, ale jak widzimy dzisiaj, po prostu nie ma tej chęci. Rodzice uczniów zaskarżyli decyzję o skreśleniu dzieci z rejestru szkolnego w sądzie. To oznacza, że sprawa nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. W najbliższą niedzielę w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Berlinie zostanie odprawiona msza święta w języku polskim dla Polaków mieszkających w stolicy Niemiec. Dzięki transmisji na antenie TVP Polonia będą w niej mogli uczestniczyć Polacy na całym świecie. Zapraszamy wszystkich Polaków mieszkających na całym świecie, aby wspólnie z nami świętowali 40-lecie istnienia polskiej misji katolickiej w Berlinie. Zapraszamy wszystkich widzów telewizji Polonia na transmisję mszy świętej z naszej pięknej bazyliki. Msza święta z Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Berlinie transmitowana będzie na naszej antenie w najbliższą niedzielę 30 października o godzinie 13. Serdecznie zapraszamy widzów Polonii na to nabożeństwo. Solidarność doczekała się swojego placu w Chicago. Został utworzony przy North Milwaukee Avenue i nadano mu nazwę Trójkąt Solidarności. Trójkąt Solidarności położony jest w polskiej dzielnicy Avondale, czyli potocznie zwanej Jackowem, kiedyś najbardziej polskim miejscu za oceanem. Większość Polaków, którzy tu mieszkali, przeprowadziła się do innych dzielnic. Niektórzy wrócili do Polski wolnej już dzięki Solidarności. Trójkąt Solidarności upamiętni polskość tej dzielnicy na stałe. Zmiana nazwy placu z Woodard Plaza na Trójkąt Solidarności to pomysł lokalnych organizacji sąsiedzkich oraz działacza polonijnego Daniela Pogorzelskiego. Będziemy czcili pamięć tych Polaków, którzy przebyli w czasach Solidarności, ale i wcześniej, żeby łącznie solidaryzować się z polską historią, z polską obecnością. Polonia podkreśla, że Trójkąt Solidarności powstał dzięki wsparciu amerykańskich samorządowców, którzy od początku wspierali ten projekt. Najważniejszy jest aktor. Pod takim hasłem oficjalnie otwarto 6. Międzynarodowy Festiwal Spektakli Monowschód 2022 na Litwie. Na widzów czeka nie tylko teatralna uczta, ale także spotkania z twórcami. O czym więcej, Patrycja Hacia. Monodram Melduje Tobie Polsko, rotmistrz Pilecki, rozpoczął Międzynarodowy Festiwal Monospektakli Monowschód. To jest i ciężki temat, i ciężki tekst, i to jest tak naprawdę zamknięcie się z człowiekiem w celi śmierci. Na litewskich scenach widzowie obejrzą 8 polskich spektakli i 3 recitale piosenki aktorskiej. My się na ziemi przyzwyczaili do jakiegoś porządku rzeczy. To między innymi sztuka Kolega Mela Gibsona w wykonaniu Łukasza Kamińskiego z Litwy. Oczywiście. Pan się domyśla, kto kreował Cyrana. Podszepty w wykonaniu Patrycji Zając ze Szkocji, a teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprezentuje Wenus w futrze. 6. Międzynarodowy Festiwal Monospektakli Monoschód rozpoczął się w Trokach. W programie także spotkania z artystami i twórcami oraz warsztaty teatralne. Patrycja Hacia, Polonia 24. Ukraińska poetka i tłumaczka Marianna Kijanowska została uhonorowana 10. Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. To wyróżnienie przyznawane na polu literatury światowej, przede wszystkim w dziedzinie poezji. Jej wstrząsający tom wierszy Babi Jar na głosy upamiętnia ofiary masowego mordu na blisko 34 tysiącach Żydów, którego dokonali podczas II wojny światowej Niemcy. Marianna Kijanowska, ukraińska poetka i tłumaczka, za całokształt twórczości otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Herbert nauczył mnie, że język, etyka, piękno zawsze są najbardziej kruche, zwłaszcza podczas wojny. Epoka po wojnie trwa nie jedno pokolenie. Dlatego
Najważniejszym zadaniem kultury jest właśnie zapobieganie wojnom. Mieszkająca we Lwowie poetka jest autorką kilkunastu tomów wierszy i wielu przekładów, w tym na język polski. Przyznajemy nagrodę imienia Herberta, ponieważ wierzymy, że wartości te, przesłanie zawarte w jego poezji, są w dzisiejszej rzeczywistości szczególnie ważne, aktualne i potrzebne. Uroczystość uświetnił występ ukraińskiej pieśniarki Oleny Leonenko i Wojciecha Lubertowicza. Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zwłaszcza w te dni oczy Polaków kierują się w stronę wileńskiego cmentarza na Rossie. W tym roku, między innymi dzięki wsparciu płynącemu z ojczyzny, odnowiono tam 8 polskich pomników. Pomniki nagrobne lekarza Juliana Muszyńskiego czy walczącej w powstaniu styczniowym Katarzyny Lachowicz to tylko część z listy odrestaurowanych w tym roku pamiątek po Polakach. Były bardzo zniszczone, nie miały krzyży. Metalowe obramowania trzeba było zrekonstruować od podstaw. Prace wsparły finansowo m.in. Polska Ambasada w Wilnie, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Opiekę nad jedną z 4 polskich nekropolii narodowych sprawuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Widzimy, że te pomniki, które Społeczny Komitet odnowił przed 10-20 lat, że już niektóre po prostu trzeba ponownie z jakiejś robić prace remontowe. Cmentarz na Rossie to ogromny skarb i wspólne dziedzictwo Polski i Litwy. Pochowano tu m.in. serce marszałka Piłsudskiego czy ciało poety Władysława Syrokomli. Wymaga to stałej baczności całego społeczeństwa, żeby to nie było zapomniane, żeby to było odnawiane. Renowację kolejnych pomników będzie można wesprzeć podczas kwest 1 i 2 listopada na cmentarzach na Starej i Nowej Rosji. Uważana jest za jedną z najzdolniejszych ilustratorek młodego pokolenia. Barwne prace Emilii Dziubak zdobyły serca i uznanie mieszkańców m.in. Azji Wschodniej. Już teraz zabieramy Państwa do jej bajkowego świata. Najpiękniejsze książki dla młodych czytelników wcale nie muszą być kolorowe. Wystarczy spojrzeć na ilustracje absolwentki Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Estetyka Emilii Dziubak przypadła do gustu szwedzkiemu pisarzowi Martinowi Widmarkowi. To są projekty bardzo artystyczne i mogę powiedzieć, że niekomercyjne. W tych książkach mogę stworzyć to, co naprawdę chcę. Artyści poznali się dzięki Instytutowi Polskiemu w Sztokholmie. Uhonorowaniem tej współpracy była wystawa w stolicy Szwecji. Talent Emilii Dziubak dostrzegła też Międzynarodowa Izba do Spraw Książek dla Młodych. Polka znalazła się na liście honorowej organizacji. Figuruje się jako jeden z ważniejszych ilustratorów czy autorów na świecie. Zaś książka Polki Gratka dla małego niejadka była wśród 100 najpiękniejszych na świecie w Korei Południowej. Czas na muzykę. Ewelina Gancewska z Wilna ma szansę na tytuł najlepszego głosu w Polsce. Piękna 21-latka o polskich korzeniach oczarowała jurorów swoją interpretacją piosenki Tańczące Eurydyki Anny German i tak trafiła do etapu występów na żywo. A pierwszy już jutro oczywiście na antenie Telewizji Polskiej. Za kulisy programu The Voice of Poland zajrzała Izabela Muczyńska. Jest nie tylko piękna, ale też obdarzona wyjątkowym głosem. Jej tańczące eurydyki odwróciły wszystkie fotele. Jestem Polką, kocham polskie piosenki, a nie miałabym takiej możliwości śpiewania piosenek w tym języku litewskim, The Voice. Ewelinę podczas zmagań w The Voice of Poland wspiera mama Krystyna. To ona dba, by córka pamiętała o polskich korzeniach. Polska jest obecna w naszej krwi. Od pokoleń jesteśmy Polakami, czcimy polskie tradycje, posługujemy się tym językiem. Oczywiście nie obchodzi się ni jednego święta rodzinnego bez polskiej muzyki. Ewelina to nie jedyna Polka z Litwy, która wystąpiła w tegorocznej edycji, ale tylko ona zaszła tak daleko. Izabela Muczyńska, Polonia 24. Po kilku latach przerwy Polska ponownie doczekała się swojego reprezentanta w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA. Od tego sezonu barwę San Antonio Spurs reprezentuje Jeremy Sochan.
Jeremy Sochan został wybrany przez San Antonio Spurs w tegorocznym drafcie. Od początku sezonu gra w pierwszym składzie. Jako debiutant regularnie notuje punkty, zbiórki czy asysty. Pamiętajmy o tym, że dla Jeremiego nie jest ważny ten sezon, a najbliższe 5 sezonów, 6 sezonów, 7 sezonów. I tak samo podchodzą do tego w San Antonio. Jeremy Sochan jest synem Amerykanina i Polki. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, wychował w Wielkiej Brytanii. Karierę reprezentacyjną wiąże z Polską. Mamy talenty, no jeżeli jeszcze właśnie nasz Jeremy Sochan w NBA zrobi ten postęp, który czekamy, no ale to zajmie pewnie za 2 lata. No naprawdę może w przyszłości nawet będziemy mogli pokusić się o marzenia o podium Mistrzostw Europy. Sochan to 4. Polak, który gra na parkietach NBA. Największe sukcesy za oceanem odniósł Marcin Gortat, który w najlepszej koszykarskiej lidze świata występował przez 13 sezonów. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest pan Wojciech Stanisław Grochowalski, prezes Międzynarodowej Fundacji Muzycznej imienia Artura Rubinsteina. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór państwu. Panie prezesie, przypominamy dziś właśnie dzięki temu koncertowi w Nowym Jorku postać wielkiego artysty Artura Rubinsteina. Ten koncert w ONZ był bardzo symboliczny, bo przypomniał nam te pamiętne chwile właśnie z roku 1945. Tak, proszę pozwolić, że sprostuję. To był koncert w San Francisco w 1945 roku, 13 maja, gdy tworzyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Oczywiście teraz odbył się koncert w Nowym Jorku, a przypominamy chwilę z San Francisco. Tak, przypominamy te z 1945 roku w San Francisco, gdy zaproszono Rubinsteina do wykonania recitalu dla gości, dla dyplomatów, dla delegatów. I wtedy Rubinstein w czasie próby zobaczył na scenie, że w szeregu tych flag, które wiszą na tej scenie, gdzie się odbywały obrady, brakuje polskiej flagi. No to pewnie państwo o tym wiecie, no bo to jest dość znana historia. I gdy dawał koncert, powiedział, że tu brakuje polskiej flagi, to tutaj ta wojna była też za Polskę. Ja zagram teraz hymn Polski, proszę wstać. Wszyscy stali, była wielka później manifestacja polskości. I powiedział mi kiedyś pan Zbigniew Brzeziński, że takie zachowanie mogło być tylko poprzez człowieka tak wielkiego, niezależnego, wybitnego jak Rubinstein, który zwrócił uwagę całego świata właśnie na Polskę. To był wyjątkowy artysta, pianista, chopinista. Wiemy, że to jest doskonały bramsista. Państwo tu dużo mówili dzisiaj o Litwie. On miał żonę Nelę z Młynarskich. Młynarscy byli Hryncewicze właśnie z Litwy, Iłgowa. Pani Nela często mówiła, rysowała nawet dla dzieci Wilno, Litwę, Iłgów, właśnie te klimaty. Zresztą mieli 4 dzieci. Pani Ewa Rubinstein jest na naszych zawsze w Łodzi na festiwalu Rubinsteina, który teraz się odbywa właśnie 7. On panie prezesie, dokładnie do 30 października. Panie prezesie, wspominamy oczywiście wielkiego muzyka, ale nie zapominamy o tym, że to właśnie wielki patriota, bo koncertował w największych salach Europy i obu Ameryk, ale nigdy o Polsce nie zapomniał. On tu bardzo często przyjeżdżał, koncertował. Ostatnio mam nawet korespondencję z pewnym Japończykiem, który wydaje książkę o Rubinsteinie. Tam pewne nieścisłości mu się pojawiły i właśnie dopytuje mnie, jak to było. Ja mu mówię o tych 2 koncertach, które też dawał Rubinstein przed wojną i po wojnie w Tokio. Był szczęśliwy, zadowolony. Rubinstein zawsze z panią Nelą, jak mi mówi pani Ewa, w domu mówili po polsku. Ona mówi, że ojciec miał w sercu Polskę niesamowicie. Dlatego ja nawet taki film zrealizowałem, polski patriotyzm Artura Rubinsteina. Był to oczywiście, on miał korzenie żydowskie, o czym mówił, ale był to też Polak. To był bardzo dumny Polak, bardzo szlachetny. Dość powiedzieć, że jego ostatni koncert w Polsce, wtedy był w Łodzi. W Łodzi, w roku 1975, dokładnie. 20 maja. Ten program tego koncertu powtarzamy teraz w niedzielę na finał festiwalu. On zażyczył sobie za transmisję radiową bardzo dużo pieniędzy, a później jeszcze powiedziano, że oni chcą nagrywać ten koncert dla telewizji. Powiedział drugą stawkę, to były miliony. Ale jak te pieniądze przyjechały do niego, bo chciał gotówkę z Warszawy, to te pieniądze odebrał, podpisał i mówił, proszę to przekazać na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Czy to nie piękny gest? Piękny gest. Panie prezesie, wspomnijmy jeszcze na koniec właśnie o festiwalu, który odbywa się właśnie w Łodzi na pamiątkę też między innymi tego ostatniego koncertu z 1975 roku. Tak, ten koncert właśnie będzie na finał. Solistą będzie pan Szymon Nering, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą maestro Łukasza Borowicza. I powtarzamy koncert, który wykonał Rubinstein w roku 1975, czyli najpierw uwertura Moniuszki Orkiestry, później koncert fortepianowy Chopina i piąty Beethovena.
Później mamy raut dla zaproszonych gości, na którym będzie studentka Szkoły Filmowej w Łodzi śpiewała piosenki m.in. Poli Negri. Także mamy jeszcze jutro, w sobotę, znakomity koncert w Kościele Ewangelickim. Zapraszam wszystkich, oczywiście on jest bezpłatny. Młodzi pianiści, Rubinstein zawsze bardzo chciał i popierał młodych pianistów, żeby im pomagać. Także my im pomagamy, promujemy. Panie prezesie, proszę pozwolić, że tu postawimy kropkę, a wszystkich zapraszamy oczywiście do Łodzi na Festiwal Pianistyczny imienia Artysty, 7. edycja. Bardzo panu dziękuję i dziękuję państwu. To był program Polonia 24. Paulina Drażba, dobrego wieczoru i spokojnego weekendu.